Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie Was witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym Was dzisiaj zabrać na polowanie na grubego zwierza. Zapraszam na film. Według mnie na największe ryby, jeszcze raz powiem, uważam, że największą szansę na złowienie największych ryb występujących w danym łowisku mamy po południu. To jest taki czas, gdzie wielu wędkarzy kończy wędkowanie, czyli godzina tam, nie wiem, 13, 14. Kończą wędkowanie, no i po wędkowaniu co robią? Biorą to, co przygotowali, to, co im tam zostało. Najczęściej jest to nieduża porcja, ale zawsze wrzucają gdzieś tam blisko brzegu. Tak robi większość. Tak może nieświadomie, ale ci ludzie nęcą łowisko. Karpie nie są głupie i one wieczorem czy po południu przypływają i blisko brzegu zbierają te wyrzucone zanęty, pelety, kukurydze czy inne ziarna, które służą do nęcenia. I właśnie wtedy mamy największą szansę na przechytrzenie największej ryby. Ja dzisiaj świadomie zasymuluję takie właśnie odchodzenie z łowiska, zanęcę zanętą zarówno z jednej strony tutaj przy trzcinach i z drugiej strony. I na to łowisko będę jeszcze oprócz zanęty, którą podam, będę też regularnie podawał i pelet i kukurydzę, ale o tym zaraz opowiem szczegółowo. W oczekiwaniu na dużą rybę zarzuciłem na metodę. Któryś zarzut z kolei przyniósł branie. Branie może nie było bardzo energiczne, ale jest pierwsza ryba. Wędka się ugina, więc jest radość z wędkowania. Ryba już jest blisko brzegu, postaram się ją podebrać za pierwszym razem. Ja myślę, że to jest, nie jest jakiś wielki karp, ale to chyba karaś nawet jest. Tak, karaś. Trzeba się starać, żeby za dużo hałasu też tutaj nie robić podczas tego podbierania. Taki karaś, myślę, pod kilogram pewnie będzie miał, 900 gramów, a może nawet niecałe z 800. Przynętą była kukurydza. Spróbuję Wam pokazać tą rybę, chociaż już ma tak szeroki grzbiet, że nie mogę go złapać. W dwie ręce muszę go wziąć. Taki klocuszek na rozpoczęcie filmu. Fajna rybka, fajny hol. Wypuszczam go i zarzucę po następną rybę. Ryba oczywiście do wody od razu. Z podbieraka. No płyń. Płyń, kluseczko. Popłynęła, ja zakładam następną kukurydzę na włos. Zarzucam na metodę, już tak obserwuję to moje miejsce. Coś tam, jakieś bąbelki się pojawiają, ale nie widzę takiego dużego ruchu w biznesie, więc czekam na konkretną zadymę w stanowisku i wtedy tam zarzucę mój zestaw. Powiem Ci, lubię takie polowanie. Siedzisz sobie, jest tylko kwestia czasu, kiedy Ci kijak będzie chciało zabrać. Gdzie dokładnie należy szukać tych dużych ryb? Z moich spostrzeżeń i z tego, co przekazali mi wędkarze, od których ja też się uczyłem takiego wędkowania, no to trzeba starać się łowić jak najbliżej brzegu. Oczywiście, jeżeli jest gwarno na brzegu, na przykład podczas zawodów i wędkarze stoją bardzo gęsto, no to te ryby dosyć opornie pod sam brzeg podchodzą i raczej nie ma szans, żeby je złowić. Wtedy trzeba łowić możliwie blisko brzegu, ale w takiej odległości, w której te ryby w miarę czują się bezpiecznie. Oczywiście też ma znaczenie głębokość tego łowiska. To łowisko przy samym brzegu ma, myślę, że około 60 cm głębokości, więc w takim łowisku jest szansa tą rybę przechytrzyć. Uważam, że 50 cm głębokości to jest taka minimalna głębokość, ale to już jest głębokość, która daje nam szansę przechytrzenia ryby. Jeżeli jest głębiej, to tylko lepiej. Jak to sprawdzić? W bardzo prosty sposób. Wystarczy wędką, którą będziemy łowić, włożyć tutaj przy samym brzegu tą metodę przy roślinach, opuścić na dno, skręcić żyłkę tak, żeby szczytówka dotykała wody albo była blisko wody i po prostu trzeba opukiwać dno i przesuwać się z zestawem w stronę środka łowiska. No i zobaczymy, jakie jest ukształtowanie. Na niektórych łowiskach dno gwałtownie opada i później jest jakaś tam mała półeczka i później znowu opada. Natomiast tutaj jakiś kamień jest,
ale dno jest bardzo twarde, wyczuwam, że ten mój podajnik bardzo tak gwałtownie opada na to dno, nie siada tak łagodnie, więc dno jest twarde i praktycznie od samego brzegu jest ta sama głębokość. Zobaczcie, tutaj w tym łowisku głębokość jest taka jak od podajnika do szczytówki. Dobre 80 cm to jest bezpieczna głębokość, w której już można liczyć na naprawdę duże karpie, największe jakie występują w danym łowisku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Czy na dnie nie ma zaczepów? Jeżeli już znajdziemy głębokość, dno jest w miarę równe, chociaż stok też jest nieduży stok, też jest dobry do takiego wędkowania, zwróćmy uwagę, czy na tym dnie nie ma jakichś roślin, czy czegoś, co mogło wpaść do wody. Ja na przykład stoję pod drzewem, no to pod drzewem tu może być wszystko. Mogą być liście, mogą być gałęzie, więc jeśli już sprawdzę mniej więcej miejsce, w którym chcę wędkować, to jeszcze staram się tym podajnikiem z przyponem przeciągnąć kilka razy po dnie. Czy tam nie ma jakiejś nieczystości, czy nie ma jakiejś gałęzi właśnie. O, na przykład teraz. Zobaczcie, no co prawda to jest kawałeczek trawki, no ale jeżeli tego by było bardzo dużo na dnie, no to takie łowisko nie jest dobre. Trzeba się kawałek od tego odsunąć, żeby w zaczepach nie łowić. Blisko zaczepów ok, ale nie w zaczepach. Mam takie wrażenie, że te duże ryby są takie cwane, że stamtąd ich nie złowisz. One tak jakby sobie tutaj robią przerwę. One sobie gdzieś tam pływają, zwiedzają. One wiedzą, że wieczorem i noc pewnie to jest dla nich okres żarcia. No wiesz, no to są stare ryby, które już nieraz były holowane. A w nocy nikt ich nigdy nie holował, bo tu no, w nocy się nie łowi. Więc one sobie wieczorem przypływają, obchód robią. A jak już to pod brzeg przypłyną, to już one przypływają tu w jednym celu. Po prostu tutaj chcą żreć. Ale pyton jest. Zarzucone było blisko brzegu, 3 kukurydze na bombkę zarzuciłem. Branie gwałtowne. Ryba po zacięciu wyskoczyła, więc ją bardzo dobrze widziałem. Duży, pełnouski karp. Więc mam nadzieję, że i wy go zobaczycie. Narobiła hałasu, ale zaraz jak go wyholuję, to znowu do nęce i jest szansa na kolejne branie tutaj blisko brzegu. Muszę przyznać, że to jest pierwsza ryba na moją nową wędkę. Supera X to jest nowa, najlepsza seria, jaką kiedykolwiek Preston wyprodukował. I to jest pierwsza ryba na tą wędkę, więc piękny debiut. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze trzymać i duże ryby będą brały. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Jest już blisko brzegu. Ja tu muszę być gotowy i go w miarę szybko podebrać, sprawnie, bo żeby mi nie odjechał. O, chyba nie będzie tak łatwo. Oby tylko dał... No proszę was, to jest pyton. Co o tym powiecie? Na matę odczepię rybę i lepiej ją zaprezentuję. Zobaczcie, ryba jest na macie, ale... Ojejku. Chcę mnie znokautować, jak kiedyś widziałem na filmie Arapaima, faceta znokautowała. Zobaczcie, piękny, pełnouski karp. Oj, ciężka ryba. Zdejmę podbierak, żeby on się nie obijał o ten podbierak. Zaprezentuję go szybko i wypuszczam. Zobaczcie, przepiękny karp. Spod samego brzegu, tak jak mówiłem, tutaj najłatwiej o takie sztuki. Słuchajcie, ryba blisko wody. Ale jazda. Chciałem wam go jeszcze zaprezentować, jak ładnie odpływa, ale ześliznął się z tej maty prosto do wody. Bardzo jestem szczęśliwy. Zarzucam następny zestaw i liczę na kolejnego karpia. Obcierka. To była klasyczna obcierka. Branie jest... A obcierka jest taka... I gwałtownie, tak jakbyś, wiesz, naciągnął i puścił. Do nęcenia przygotowałem pół paczki zanęty margin carp. Jak sama nazwa wskazuje, to jest zanęta przewidziana do łowienia przy brzegu. Ma
bardzo grubą frakcję, jest dosyć ciężka, więc to jest taka mieszanka, na którą liczę. I na pewno się tutaj sprawdzi. Ja ją wstępnie nawilżyłem i ona, jakbym chciał ją użyć do metody, no to już ma bardzo dobrą konsystencję, natomiast do nęcenia, takiego jak ja tutaj będę używał, lubię używać mieszanki takie, powiedziałbym, troszkę przemoczone, więc ja odsypię sobie troszkę do pojemnika, dodaję do tego dosyć dużo wody, tak żeby ona miała może nie konsystencję zanęty uklejowej, ale taka, żeby była ciężka, mokra. Ona w wodzie wtedy też zostawi smugę, ona ładniej do tego dna dojdzie, tam będzie zalegać na dnie, na tym mi zależy. Nie chcę, żeby ona gdzieś tam w toni zapracowała. Oczywiście ona jakąś chmurkę stworzy przy opadaniu, no bo jest wilgotna, natomiast dzięki temu bardzo ciężka, jak teraz dolałem do niej wody. Robię takie delikatnie uciśnięte kulki, takie, które o powierzchnię, po kontakcie z powierzchnią lub gdzieś w toni po prostu się rozpadną. Ja tutaj sprawdziłem sobie łowisko po obu stronach, zarówno tutaj, jak i z prawej strony mam fajne miejsca, w których liczę, że te ryby przypłyną, więc po 3 takie kuleczki w każde miejsce podam. Trzeba być czujnym w każdej sekundzie. Przetrzymałem 7 minut zestaw i nic się nie działo. Jak miałem jakieś wskazanie, powiedziałem, że wytrzymam minutę, wytrzymałem i odpuściłem, zarzuciłem metodę. No bo wydawało mi się, że tutaj się nic nie dzieje. Ale po zarzuceniu tej metody minęły może 2 minuty i znowu zauważyłem jakiś ruch na wodzie. Więc zarzuciłem bombkę, nie zdążyłem zwinąć tej metody. I ryba zabrała mi tą wędkę z bombką. Całe szczęście już miałem wyciągnięty podajnik z wody, więc nie musiałem kręcić, tylko musiałem tutaj w miarę sprawnie odstawić wędkę. Ryba znowu jest ładna po zacięciu, po mocnym braniu i po zacięciu zrobiła potężny wir na wodzie. Szkoda, że tego nie mogliście zobaczyć. No i teraz jest wielka frajda z holu. Ryba jest naprawdę no, piękna. Tej nie widziałem. Poprzednią zauważyłem, bo po braniu od razu wyszła do powierzchni, się przewaliła, więc widziałem, że to jest pełno łuski, piękny karp. Ale teraz jest też niemała ryba. Ryba po zacięciu bardzo daleko odjechała, na kilkadziesiąt metrów. Myślę, że ponad 30 metrów. Kołowrotek się gotował. No ale się zatrzymała. I teraz odzyskuję metr po metrze i holuję ją do brzegu. Ona teraz minęła całe łowisko, opłynęła i teraz przypłynęła jest z prawej strony. Całe szczęście nie ma tu, przynajmniej nie wiem o tym, że są jakieś zaczepy. I powolutku ją tutaj holuję do brzegu. Cieszę się, że odpłynęła na prawą stronę, bo dzięki temu nie płoszy mi tych ryb, które być może nadal są w łowisku. Ja holując rybę mogę wziąć tam kilka ziarenek peletu i donęcić sobie swoje łowisko. O, jeszcze się nie chce poddać. Wyciąga z kołowrotka. Ale sprzęt mam mocny, więc to jest kwestia czasu, kiedy uda mi się tą rybę pokonać, mam nadzieję. Ryba jest mniej więcej, myślę, około 10 metrów od brzegu. Nie mam strzałówki, zawsze ten węzełek od strzałówki to jest wskaźnik dla mnie, jak daleko od brzegu jest ryba, ale już widzę, gdzie wchodzi żyłka. No, nie chcę się dać podholować pod brzeg. Co ją tutaj doprowadzę, to odjeżdża. No to jest frajda. Kurczę, dla tego holu, dla tego brania i zacięcia warto właśnie zapolować na tą dużą rybę, poświęcić wieczór, usiąść sobie spokojnie nad wodą i wyczekać dużą rybę. To można czekać i 2, i 3 godziny i nic się nie wydarzy, a później jak ona przypłynie, to po zarzuceniu miałem branie, myślę, nie wiem, w ciągu minuty nastąpiło branie, więc
to jest coś niesamowitego teraz. Mam krótką wędkę, więc doholuję tą rybę blisko swojego stanowiska. To jest po pierwsze. A po drugie, ten krótki podbierak jest tutaj, jest bardzo sztywny. Dzięki temu bardzo szybko będę mógł tą rybę unieść nad wodę. Podbierak jest, może nie jest bardzo duży. Karpiarze używają większych podbieraków. Natomiast jest on na tyle głęboki, żeby nawet ponad 10-kilogramową rybę podebrać. Robiłem to nie raz, więc wiem, że spokojnie to się uda. No, ryba jest niesamowicie silna. Cały czas zaciekle walczy. A takim, jeszcze wracając do tematu podbieraka, takim sztywnym, krótkim podbierakiem z dosyć niedużą obręczą, ale głęboką siatką jestem w stanie bardzo szybko operować. Więc jak tylko się nadarzy okazja, tylko gdzieś ta ryba pojawi się przy powierzchni i wystawi łeb, to delikatnie ten łeb wciągnę po prostu do podbieraka i ją zagarnę. Ale ona jeszcze nie jest gotowa, chociaż odzyskuje parę metrów, a ona ciągle odpływa. Teraz już te odjazdy nie są tak szaleńcze jak ten pierwszy, gdzie ryba w ekspresowym tempie wybierała żyłkę z kołowrotka. Teraz już bardziej statycznie, ale też zdecydowanie odjeżdża. Holuję ją i czuję, że to jest potężna ryba. Czuję jej masę. Ale jak widzicie, Supera X w nowej odsłonie świetnie sobie daje radę. Muszę przyznać, mam dużą radość z tego holu. No muszę odpuszczać tej rybie, bo skubana. Nie udało mi się tej ryby dociągnąć bliżej jak 10 metrów. Teraz już jest chyba troszkę bliżej, więc mam nadzieję, że uda mi się ją podebrać. Ojejku, jeszcze nie ten czas. Ale czuję, że powoli słabnie, że już ma coraz mniej siły. Więc troszkę bardziej zdecydowanie ją będę tutaj holował. Cały czas oczywiście jestem gotowy, hamulec jest przygotowany. Ja też w razie czego odpuszczę kabłąk, jak gwałtownie szarpnie. No jak widzicie, prawdziwy wojownik, więc tu nie trzeba mieć wielu brań podczas takiej zasiadki, wystarczy kilka takich ryb i akumulatory wędkarskie naładowane pod sam dach. Muszę wam powiedzieć, że widzę następne wiry w moim łowisku, więc ta ryba nie wypuszczyła kolejnej. Ja sobie tu wędkę wezmę i donęcę to swoje łowisko, bo widzę ruch w stanowisku, więc mam nadzieję, że tą rybę uda się podebrać, tak żeby nie spłoszyć kolejnej ryby i zobaczycie, jak szybko może nastąpić kolejne branie. No niestety ryba znowu jest około 20 metrów od brzegu i czeka mnie żmudne tutaj ją podciąganie. Tutaj już trzeba wędkę oprzeć sobie o łokieć i całym przedramieniem pracować. Tutaj cały sam nadgarstek nie wystarczy, bo już boli przy dłuższym takim holu, więc dobra wędka z dobrym dolnikiem, który jest elegancko wyprofilowany, na pewno ułatwia holowanie. Dolnik też nie może być za długi, bo taki długi dolnik jest niewygodny podczas holu ryby. Tu nie trzeba daleko zarzucać krótką wędką, więc taki krótki, poręczny dolnik jest wystarczający. Jeszcze tu zobaczycie, jaka będzie zadyma podczas podbierania ryby, bo ta jest lato, ryby są silne, tutaj jest woda dosyć głęboka, więc one mają wystarczającą ilość tlenu, pięknie wyglądają, no i są dzięki temu bardzo waleczne. Nie są to przyduszone ryby, jak w niektórych łowiskach bardzo płytkich. No powiem wam, że hamulec w kołowrotku teraz przechodzi ostrą próbę, co jakiś czas też odpuszczam, bo nie lubię tak mocno z kołowrotka dawać, żeby szpula się obracała, bo przez to się splącze żyłka i później można popełnić błąd, bo ta splątana żyłka gdzieś lubi się zaczepić o kabłąk, czy gdzieś nawet wskoczyć pod szpulę. Skubany, silny gość, silny jegomość mi się trafił, muszę przyznać. Dawno takiej ryby nie miałem. No ale miało być polowanie na grubego zwierza i chyba ten gruby zwierz mnie odwiedził, chociaż nie widziałem tej ryby, więc nie wiem, co to jest, ale ryba jest naprawdę, no myślę, że to jest solidny, piękny karp. Dlatego warto mieć pewny, sprawdzony sprzęt,
żeby no podczas holu takiej ryby mieć ten komfort, żeby się nie martwić, że jest za cienki przypon, że żyłka główna, która po tych przelotkach biegnie w jedną i w drugą stronę, żeby się przetrze, że przelotki mają jakąś słabą jakość i mogą nam tą żyłkę podczas takiego intensywnego holu zniszczyć, że hamulec gdzieś tam w kołowrotku nie zadziała. Nie, musimy mieć pewność, że nasz sprzęt jest solidny i da radę wyholować tak dużą rybę. Ja już coraz mocniej staram się ją przytrzymywać, tak z wyczuciem oczywiście to robię, no bo zdaję sobie sprawę, że ta ryba już troszkę walczy. Nie wiem, ile ten hol trwa, ale myślę, że prawie 15 minut, a ryba cały czas jeszcze próbuje odjechać. No, skubany jest silny, silna ryba. Drugi najbardziej ekscytujący moment przede mną, czyli podebranie ryby. Spadła. Niestety ryba spadła. Sprzęt nie zawiódł, ale już ryba się wypięła z haczyka. No co to jest? Trzeba zapolować na kolejną. Niestety tej dużej ryby wam nie pokażę. Sam jej niestety nie widziałem, ale to naprawdę, uwierzcie, był potwór. Pamiętasz, jak to było? Spokojnie, Andrzeju, nie denerwuj się. Pamiętasz? Wyklepiemy. Jak w wojsku jeden drugiego pierniczał, żeby WUP-a gdzieś zabrali, czy jakiś coś tam innego. I ten mu zniszczył. Mówiłem, żeby go nie brać. Spokojnie, Andrzeju, nie denerwuj się, wyklepiemy. Łowisko na grubego zwierza zanęcone. Po lewej stronie, tak powiedzmy, niecały metr trzcin, wrzuciłem trzy kule mokrej zanęty. Tutaj po prawej stronie, praktycznie przy samym brzegu, nie wiem, czy to jest nawet pół metra od brzegu, też wrzuciłem trzy kule mokrej zanęty. No i wiadomo, na dużą rybę trzeba troszkę poczekać, żeby nie tracić czasu i jakoś tam się nie zanudzić, zanim ta ryba przypłynie, no bo to może potrwać i godzinę, i dwie. No to łowię sobie na metodę na 30 metrze i obserwuję łowisko. Zanęta leży sobie na dnie. Na początku po wrzuceniu, jak ona jeszcze była aktywna, to widziałem na powierzchni takie punkciki z tej zanęty. Teraz jest cisza. Jak będę widział, że coś się na wodzie pojawi, znowu jak się pojawią punkciki, to będzie oznaczać, że coś przypłynęło i tą zanętę z dna próbuje zjadać i poruszyło zanętą, stąd się pojawiają te punkciki. Dlatego zanęta, oprócz tego, że wabi ryby, jest dla mnie wskaźnikiem, kiedy pojawiają się ryby w moim stanowisku. Teraz muszę zerkać na lewo, przed siebie na szczytówkę i na prawo, obserwując, czy tam się nic nie wydarzyło. W związku z tym też, że łowi się na bardzo płytkiej wodzie, często jest tak, że nawet nie trzeba zwracać uwagi na te punkciki, które pojawiają się na powierzchni, tylko ryby tak intensywnie żerują tutaj blisko brzegu, że no powodują takie zawirowania na powierzchni. Na bardzo płytkiej wodzie to nawet można i ogon ryby zobaczyć, przynajmniej pod powierzchnią, ale na takie właśnie zawirowania przy powierzchni można też liczyć. One nie zawsze występują, ale czasami też się da to zauważyć. Więc trzeba cały czas podczas łowienia tutaj na metodę, to trzeba cały czas być czujnym i zwracać uwagę. Jeżeli zauważy właśnie te punkciki, albo wirek, no to tam bardzo cichutko zarzucam przynętę i bardzo czujnie będę czekał na branie. Na razie w oczekiwaniu jeszcze na te ryby, to próbuję je dodatkowo wabić. Po lewej stronie wrzucam co jakiś czas trzy ziarnka peletu. Tutaj w tą miejscówkę po prawej stronie podaję kukurydzę, troszkę więcej ziarenek. I czekam.
przy takim łowieniu trzeba zachować szczególną ciszę na stanowisku. No wiadomo, ryba przypływa bardzo blisko, tutaj po prawej stronie, to nie wiem, czy mnie od ryby dzielą 3 metry, tutaj no, jest koło 5 metrów, no, ale to zawsze jest bardzo blisko, te ryby są duże, one są płochliwe, więc na stanowisku trzeba zachować ciszę i spokój. Najlepiej się nie przemieszczać, być w jednym miejscu, żeby gdzieś tam po tym brzegu nie tupać, nie hałasować, żeby ryby, które przypłyną, się nie spłoszyły i nie pociągnęły innych ryb, które tu przyjdą żerować za sobą. Tak samo możliwie cicho trzeba zarzucać zestaw tutaj w to nasze stanowisko. To nie może być jakieś tam walnięcie o wodę, no bo takie coś to jest nienaturalne, spłoszy rybę. O ile odgłos peletu, który wpada do wody, to jest coś, co ryby wabi, taki plusk cichy. Ryby to kojarzą z pożywieniem, o tyle no taki podajnik ciężki może takie ryby spłoszyć. Dlatego ja tutaj, jak zarzucam zestaw, to zarzucam takim lobem spod siebie. Tutaj to w ogóle chyba włożę ten zestaw, delikatnie ustawię na dnie, ale na razie jeszcze nie mam żadnych wskazań. Jak będę miał jakieś wskazania, to Wam pokażę, jak zarzucam zestaw. Patrz, były bąble i cisza się zrobiła. Nie wiem, co tam wpłynęło. Cały czas obserwuję to moje łowisko zanęcone na grubego zwierza. Tu z lewej strony zauważyłem, że coś tam, jakieś bąbelki na dnie idą, więc mam mocne przypuszczenia, że tutaj już jakieś duże ryby się pojawiły. Przygotowałem sobie bombkę, nie wiem ile, 15-gramową, lekką. Chcę bardzo cichutko podać je w stanowisko. Jestem wrogiem takich delikatnych, znaczy wrogiem to może nie, ale nie lubię takich lekkich bombek, bo uważam, że ciężarek musi być na tyle duży, żeby ryba sama się zacięła. Chociaż tutaj ryby tak mocno biorą, że być może tutaj nawet i lżejszy ciężarek by wystarczył. Na włosie zobaczcie, 3 ziarna kukurydzy i podam cichutko zestaw w łowisko. Nie będę zarzucał zza głowy, po pierwsze mam tu drzewa, ale nawet jakby tych drzew bym nie miał, to bym tego nie mógł zrobić, żeby nie robić hałasu. Chcę podać to celnie, więc odwinąłem tak żyłkę, żeby mieć zestaw tutaj w ręku, bo muszę bardzo precyzyjnie tak rozchuśtać ten zestaw i spod siebie zarzucić. Wychylam się, bo tutaj mam rośliny. Cały czas tam w tym stanowisku jakieś są bąbelki, więc liczę, że będzie szybkie branie. Muszę umiejętnie rzucić poza taką suchą trzcinę, która tam wystaje, a jednocześnie zależy mi, żeby podać blisko brzegu. Cichutko opuściłem zestaw na dno. To był taki plusk, może troszkę głośniejszy niż ten pelet, który tam rzucam, więc to raczej nie powinno wypłoszyć ryby. I wędkę odkładam na podpórkę. Musicie mieć pewność, że żyłkę, jak odkładacie na podpórkę, o nic nie zahaczy, od jakiś element podpórki, bo tu nie będzie czasu na rozplątywanie. Po prostu ryba w momencie brania urwie Wam całą żyłkę. Przy kołowrotku też zamykajcie cicho kabłąk, pilnujcie, żeby żyłka prawidłowo wychodziła ze szpuli. Wędka musi być zamontowana na podpórce, dolnik zabezpieczony, bo żeby ryba nie zabrała nam wędki. Szczytówka nie musi być naciągnięta. Ta żyłka może być całkowicie luźna, bo zapewniam Was, brania karpia tutaj spod brzegu na takim dystansie na 100% nie przegapicie. Nie da się tego pomylić z żadną obcierką, więc jak będziecie mieli takie przygięcia i odpuszczenia, w ogóle nie reagujcie na to, nie zacinajcie, bo tylko spłoszycie sobie rybę. Musicie po prostu ratować wędkę, którą będzie Wam ryba chciała zabrać, więc hamulec musi być oczywiście poluzowany, ja mam trochę za mocno ściśnięty, tak żeby ryba się zacięła, ale żeby mogła tym impetem, który no, będzie odjeżdżać od brzegu, żeby nie urwała zestawu, tylko się zacięła, ale miała możliwość wyciągnięcia żyłkę z kołowrotka. Jeżeli już nastąpi branie, a ono będzie bardzo gwałtowne, łapię za wędzisko, przytrzymuję wędzisko, żeby mi ryba tego wędziska nie zabrała. Docinam rybę. Ona no, w tym pierwszym odjeździe to potrafi na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów odjechać od brzegu. Zależy od wielkości tej ryby no, i tego, ile ona ma siły. Więc ją powolutku stopuję. To nie jest tak, że ten hamulec skręcam czy łapię za szpulę i staram się ją zatrzymać w miejscu. Wiem, że tutaj nie ma zaczepu, więc nie robię tego. Poza tym zależy mi, żeby ona w miarę gładko wypłynęła ze stanowiska i nie spłoszyła innych ryb, które mogą być także tutaj w tym moim łowisku. No i później już jest normalny hol ryby, tak jak tradycyjnie to wygląda. Zestaw jest zarzucony, widziałem tam jakieś bąbelki, teraz się zrobiła cisza, żadnej obcierki nie miałem. Wrzucę kolejne 3 pelety. Taki odgłos plum, 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 to zawsze jest dla ryby zachęta do żerowania, to jej się kojarzy z pokarmem, który wpada do wody. Nie zapominam też o tym miejscu z prawej strony. To miejsce jest troszkę oddalone od brzegu. Tutaj
to prawie łowię w samym brzegu. No, ja tam sprawdziłem i przy samym brzegu jest 60-70 cm wody, więc jest wystarczająca głębokość, żeby łowić ryby. Dno jest twarde, jest płaskie, nie ma zaczepów. Nawet takie jest wcięcie w tych trzcinach, tak jakby te ryby no, przypływały i tutaj żerowały. No, przypuszczam, że ludzie tu wyrzucają gdzieś na bok tą zanętę. Poza tym na pewno tutaj z tych trzcinek jakieś robaki do wody wpadają, więc to też jest jakiś pokarm, który no, te ryby interesuje. Zmieniłem przypon po tej spiętej rybie. Założę trzy takie duże, solidne ziarna kukurydzy. Będę gotowy, tak widzę po tej prawej stronie teraz coś się zadziało, więc za chwilę zwijam metodę i zarzucam tutaj po prawej stronie teraz, bo widzę ruch w interesie. Jeszcze jedno jakieś duże ziarno by się przydało. O, jest. Dobra. Jestem gotowy. Zmieniłem haczyk na większy, na dziesiątkę. Tym razem nie widzę ryby tutaj w tym miejscu, co nęciłem, bo nęciłem bardzo blisko brzegu. Tylko mam wrażenie, że tak jakby ryba była troszkę dalej od brzegu. Zrzucę zestaw troszkę dalej, nie w tą wnękę między cinami, tylko pół metra dalej, ale tak spod siebie, cichutko. Zobaczcie, teraz to będzie polowanie na rybę. Zestaw jest w wodzie. Odpuszczam żyłkę z kołowrotka, ale mi się skręciła po tym holu tej ryby. Muszę to rozprostować, bo żeby nie było później niemiłej niespodzianki. No dobra, hamulec jest poluzowany, wędka na podpórce. Jestem pewny, że tutaj nic, o nic nie jest zahaczone. Wystarczy czekać. Włączę sobie stoper. Nie będę czekał dłużej niż 5-6 minut. Jak nie będzie brania, to znowu wracam do metody. Ale mam nadzieję, że w tym czasie nastąpi branie. Stąd się chyba ryba wyniosła. Bo już takiego ruchu nie widać. Jedynie tam jakaś kaczka mi wpłynęła i trochę hałasuje, ale wierzę w to, że to rybom nie przeszkadza. Bo one na co dzień z tymi kaczkami przebywają. Jedynie wędkarzowi kaczka może przeszkadzać. No nic, delikatnie wyciągnę ten zestaw stąd i przerzucę na drugą stronę. Zobaczcie, dlaczego nie było brania. Była ryba, chyba za blisko troszkę brzegu zarzuciłem. To, co mówiłem na początku, trzeba dokładnie zbadać łowisko. Ja je opukałem, nie znalazłem żadnego zaczepu, ale no niestety jakiś kawałek rośliny się trafił. Wtedy nie mamy szansy na branie. Ale może po drugiej stronie teraz coś się trafi. Donęcam drugie łowisko, łowię po lewej stronie, donęcam prawe łowisko. Zobaczcie, jaka reakcja. Zarzuciłem, minęła chwila i kolejna duża ryba. Ta już tak energicznie nie odjeżdża na wodę, idzie wzdłuż brzegu. Ale udało mi się zatrzymać. Chyba nie jest tak duża jak poprzednia. Ale dobrze wyczułem jej intencje. Od razu po zanęceniu zanętą zauważyłem jakiś wirek na wodzie. Początkowo myślałem, że to kaczka, która tam przepływała, ale jak kaczka odpłynęła parę metrów od tego nęconego miejsca i pojawił się kolejny wirek, no to wiedziałem, że to kaczka nie ma takich długich łap. Przynajmniej te, co tutaj pływają, to takich nie mają. Chyba średniaczek. Ale zawsze przyjemna ryba, branie tutaj blisko brzegu jest niesamowite. Oczywiście im większa ryba, tym łowienie jest bardziej ekscytujące. Ale frajda ze złowienia każdej ryby tutaj jest. Ryba już jest blisko brzegu. No to oczywiście też nie jest mała ryba.
No bo tutaj rzadko kiedy się łowi małe ryby, raczej te największe ze zbiornika tutaj przypływają. Myślę, że to jest kolejna ryba ponad 6 kilo. Biorę go na matę i wypuszczam. Słabo walczył w wodzie, więc teraz chyba będzie walczył i niestety mnie troszkę ochlapie. Dobrze, że wziąłem ciuchy na zmianę, na powrót do domu. Zaprezentuję Wam jeszcze tą rybę. Zabiorę pod bierak, zaprezentuję i będę ją wypuszczał i polował na następnego miśka. Piękna ryba w granicach 5-6 kg z mocnym ogonem. Zobaczcie, wojownik z wielkim ogonem. Powtarzam to po raz któryś, bo ryba jest tak silna, co chwila wyskakuje. Przepiękny karp. Prezentuję go nad matą, więc nawet jak ona mi wyskoczy z ręki, no to tutaj na tą miękką matę upadnie. Piękny, waleczny karp z pomarańczowym ogonem. Zobaczcie, tutaj ta płetwa odbytowa. Przepiękny, silny, z wielkim ogonem. Dobra, no co? Dziękuję Ci, że wziąłeś i trzeba go wypuszczać. Dobra, ryba do wypuszczenia. Zobaczcie, jest blisko wody, ja go tutaj zanurzę. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie jednym susem. Chwilę go postaram się przytrzymać. No czyż to nie jest piękne? Ale wir poszedł, bracie. Akcja podczas brania jest bardzo dynamiczna. Ryba bardzo, naprawdę bardzo mocno odjeżdża, więc trzeba być na to gotowym i trzeba mieć też przygotowane, oprócz odpowiedniego sprzętu, zaplecze na brzegu. No wiadomo, jak się złowi dużą rybę, no to najlepiej ją odhaczyć na macie. Dlatego mata leży obok stanowiska, obok tej maty leży przygotowane wiaderko z wodą i wtedy już jak podbiorę rybę, mogę położyć tą rybę na mokrej macie, żeby się nie obijała gdzieś o trawę. Polewam też ją wodą, no i później z tej maty mogę ją bardzo łatwo i bezpiecznie uwolnić. Do łowienia dużych ryb blisko brzegu trzeba zastosować wędzisko, które jest no pewne, mocne, no i takie, które będzie nam dawało frajdę z wędkowania. Ja wybrałem wędzisko Supera X w najkrótszej wersji, 9-stopowa wędka, czyli 2,70 długości, wyrzut do 30 gramów, ale niech Was nie zmyli ta cyferka, bo to jest wędka solidna i myślę, że z dwucyfrową rybą na łowisku bez zaczepów da sobie spokojnie radę. No a przy tym, wiadomo, będzie duża frajda z wędkowania, bo ta wędka będzie się mocno wyginać podczas holu ryby. Do tego solidne haczyki, dwunastki, dziesiątki, model KKHB. I filmowiec się śmieje, no. Kaczka. Do takiego wędkowania można zastosować nawet i lżejszy kołowrotek. 3000, 4000, to naprawdę nie ma znaczenia. Tutaj nie trzeba wykonywać dalekich zarzutów, więc każdy kołowrotek, który ma sprawny hamulec, który Wam odpowiada, będzie dobry do takiego łowienia. Ja akurat stosuję kołowrotki 5000, te Centrisy, one są bardzo lekkie i nawet do tak krótkiej wędki jak 2,70 to nie jest według mnie za duży kołowrotek. Na kołowrotku mam nawiniętą żyłkę 0,26. Tu jest łowienie konkretnych dużych ryb, więc cały sprzęt musi być solidny. Mam solidną wędkę, dobry kołowrotek, żyłka 0,26, która też jest sprawdzona i pewna. Na żyłkę mam założony trzonek, łącznik do przyponu i to, jak będę wędkował, no to zależy od mojego humoru, ale też od tego, co rybom bardziej odpowiada. Jestem gotowy, żeby na ten trzonek założyć jakiś nieduży podajnik metodowy i łowić na metodę właśnie w tym nęconym miejscu, ale mogę też ten podajnik zamienić na bombeczkę, dać dłuższy przypon i wtedy łowić na taką klasyczną bombkę właśnie tutaj blisko brzegu, ale już bez nęcenia procą, tylko co jakiś czas sobie tam parę pelecików w to swoje miejsce zarzucam.
ważne też jest to, żeby tak jak cała reszta zestawu, przypon też był odpowiednio mocny. Ja do tego wędkowania stosuję przypony z żyłki Reflo Power o średnicy 0,21 mm. No to jest żyłka taka, że ja w ręku tego nie jestem w stanie urwać, bo prędzej przeciąłbym sobie skórę na palcach niż ją urwał, więc jest żyłka naprawdę wytrzymała. Do żyłki przywiązuję haczyki wielkość 12 lub 10, model KKHB. To jest wystarczająco mocny haczyk do wyciągnięcia ponad 10-kilogramowych ryb nawet, więc akurat tutaj na tym łowisku spokojnie jestem pewny o cały swój sprzęt. Teraz na metodę wziął. Kolejna ryba spod brzegu na metodę, na tą bombkę stoję, Holender nie ma brania. Próbowałem i na waftersy, próbowałem na pelet, kukurydza też jakoś nie grała, a teraz drugi zarzut na metodę i kolejna ryba na metodę. Chyba się trzeba tej metody pilnować. Ta, mam wrażenie, troszkę większa od poprzedniej. Ryba jest już blisko podbieraka, także postaram się ją tutaj dołem doholować do siebie. Ona jeszcze walczy, ale żeby tylko łepek wystawiła. No jeszcze nie jest gotowa, nie chce się dać podnieść. No idzie. Ach, silna ryba. Pełnołuski karp, bo pokazał się. Wspaniała ryba. Aj, się spóźniłem. No jeszcze nie. Do mnie. Jest przybrzeżne złoto. Piękna ryba na matę. Zapraszam Państwa na matę. Kolejna ryba, na pewno ponad 5 kg, 6 nawet, może, no nie, 6 mat, gruby, strasznie gruba ryba. Piękny, pełnołuski karp. Popatrzcie, no dla takich ryb warto tutaj zasadzić się przy brzegu. Sesja zdjęciowa zakończona. Teraz delikatnie rybę w pobliże brzegu. I trzeba ją wypuścić. Nie uciekaj, nie uciekaj. No prawie mnie znokautował. Zobaczcie, piękny karp, zaraz go wypuszczę. Supera X, 9-10 stóp. Dzisiaj miała ciężki test. Przeszła ten test pozytywnie. Takie i większe ryby. Super dzień nad wodą. Zobaczcie, jak ładnie pojechał. Myślałem, że trochę dłużej postoi, ale elegancko odpłynął. Jeszcze jedna? No pewnie, że jeszcze jedna. Jeszcze mamy chwilę czasu. Może nas nie wygonią z łowiska. Jeszcze jedna. Czekaj, jeszcze jedną rzecz powiem, dobra? Oczywiście po złowieniu ryby kolejna taka porcja zanęty musi wylądować w wodzie, ja jej mocno nie uciskam. Delikatnie ściśnięta kulka. Kilka minut. Jeśli będzie ryba, będę miał jakieś wskazania albo branie nastąpi, więc dam parę minut czasu tutaj tej miejscówce, bo bardzo mi się ona podoba, takie wcięcie w trzcinach, no, które na pewno nie powstało z ręki człowieka, więc to jest miejsce, które odwiedzają duże ryby. No żeruje coś tutaj, kurna, żeruje. Wydaje mi się, że łowisko, to które nęcę peletem, troszkę lepiej działa na te karpie. Być może nęcenie zanętą i kilkoma ziarnami peletu co jakiś czas wabi te ryby, natomiast kukurydza, no, którą karpie uwielbiają i która jest przynętą, wpada w to łowisko, a tam nie ma żadnych innych ziaren kukurydzy, tylko ten mój pelet. No i ryby szybko ją namierzają i następują szybkie brania. Tutaj w tym miejscu, gdzie nęcę kukurydzą, też zdawało mi się, że miałem ryby w łowisku. Cały czas tutaj czekam na branie, natomiast no nie wiem, na razie z tej strony, z prawej strony branie nie następuje. Nieraz tak jest, dlatego warto, jeśli jest taka możliwość, to warto mieć dwa miejsca, które się nęci i łowić albo z jednej, albo z drugiej strony. Tutaj dodatkowe jeszcze z tej prawej strony wpłynęły mi kaczki, one tam też troszkę zamieszania robią. Pewnie bardziej irytują mnie jak te karpie. Całe szczęście nie nurkują do dna, tylko zbierają takie ziarna, które tutaj jak wrzucałem, to spadły pewnie blisko
gdzieś na płytszą wodę, czy gdzieś wręcz te trawy, ale jest cisza, żadna ryba stąd nie bierze. Nie miałem brania na bombkę, więc postanowiłem, że zarzucę w to miejsce zestaw z metodą. Tylko tak niestandardowo, bo długi przypon, ale była metoda jako taki wabik, żeby tam ryba była w tym rejonie, gdzie moja przynęta. No i nastąpiło fajne branie. Mam rybę już blisko brzegu. Wcale tak mocno nie odjeżdża. No bo to nie jest jakiś potężny karp. Ale taka ponad 4-kilogramowa ryba jest. Wypnę ją tutaj w podbieraku, nie będę jej podnosił, żeby nie zrobić jej krzywdy, no bo to już jest duża ryba. Zobaczcie, zestaw metoda, ale z długim przyponem i nastąpiło branie po kilku minutach. Zdejmę przynętę, wrzucę to do wody. No i ryba oczywiście do wypuszczenia. Bracie, ale ty mi tu zamieszania to tak nie rób. Popłynęła. Jeszcze jest chwila czasu, więc mam nadzieję, że jeszcze jakaś fajna ryba wpadnie. Zobaczcie, sprawdziłem to łowisko, tak mi się wydawało. Jedną gałąź dużą wyciągnąłem na początku, przy gruntowaniu. Później nic nie znalazłem. Udało mi się kilka ryb złowić. A teraz przy wyciąganiu zestawu zahaczyłem następną gałąź. Także niestety chyba spłoszyłem sobie ryby. Słuchajcie, nie donęcałem tego łowiska, z którego wyjechał ten karp. Teraz tu zobaczyłem, że jest następny wir. Może jeszcze jeden się uda. Muszę dokładnie zarzucić, żeby w dobre miejsce to wpadło. No mam nadzieję, że będzie super. Wędka na podpórki, sprawdzam. Czy jest dobrze napięta linka? Jest. Patrz, jedzie. Jest kolejna rybka. Kurczę, no metodę, trochę późno na tą metodę zacząłem łowić. Ona tutaj najwięcej teraz ryb przynosi. W miarę regularnie mam brania. Teraz prawie po wyjęciu poprzedniego karpia nie donęciłem tego łowiska. Dosypałem tylko parę ziaren peletu, tak dla przyzwoitości. Zobaczyłem, że są wiry. Jest kolejny karp. Niestety walczy w tym nęconym miejscu, więc to prawdopodobnie będzie już ostatnia ryba. Wydaje się nie za duży, chociaż może chce mnie tylko zmylić. Spróbuję go. O, fajna rybka. Tym razem chyba pełnołuski karp. O, pełnołuski, piękny karp. No tam karp tak nie bardzo chciał odjechać na początku. Trochę delikatnie chciałem go tutaj, nie chciałem się spieszyć z podebraniem, a on widzę, że zbiera siły coraz dalej od brzegu. Chyba coraz mniej mu się moje towarzystwo podoba. Mam nadzieję, że go zaraz docholuję. Piękna pełnołuska sztuka. Świetna ryba na zakończenie filmu. Zobaczcie, jest ryba blisko brzegu. Tylko żeby mu łepek wystawić. Oj, to jest ten dobry moment. No słuchajcie, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego zakończenia filmu. Tradycyjnie ryba na matę. Mata jest przygotowana, rybę polewamy wodą. No nieskazitelna ryba, zobaczcie, przepiękna łuska. No zobaczcie na ten ogon. Jaka silna ryba. Popatrzcie, piękna ryba na zakończenie filmu. Smukła, waleczna, z wielkim pomarańczowym ogonem, z piękną łuską.
No jestem przeszczęśliwy. Pierwszy raz dzisiaj łowiłem nowymi wędziskami Supera X. Myślę, że zostały świetnie przetestowane w boju. Jak widać, mają moc do wyholowania nawet największych ryb. Już się nie mogę doczekać, żeby pojechać z nimi także na leszcze, z dłuższymi modelami niż 9 i 10 stóp. Mam nadzieję, że porady dotyczące łowienia przy brzegu i Wam się sprawdzą, że w ogóle zachęciłem Was do takiego wędkowania. Dziękuję, że byliście do końca tego, dotrwaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że pozostawicie łapkę w górę. Jak nie zasubskrybowaliście tego kanału, to go zasubskrybujecie i polecicie film swoim znajomym. Ja jeszcze wypuszczę rybę i będę się z Wami żegnał. Chodź piękna rybko, do wody. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zachęciłem Was do łowienia blisko brzegu. Sami spróbujecie i będziecie też łowić takie piękne karpie. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, że byliście. Do następnego filmu. Uhuhuhuhuhu. Słuchaj, ja się boję pomyśleć, jak duży był ten karp, który się wypiął.